to przekroczenie kolejnych granic bezczelności. Tylko tak można skomentować wezwanie prezydenta Andrzeja Dudy na dywanik przez Ulfa Poszarta, redaktora naczelnego Die Welt. W pełnym buty artykule niemiecki dziennikarz domaga się rozmowy z Andrzejem Dudą, by wyjaśnić polskiemu prezydentowi, co wolno mu komentować, a czego nie. Sytuacja jest kuriozalna. Co to jest za zachowanie, w którym, gdy naczelny jednej z niemieckich gazet po prostu oznajmia: panie Duda, musimy porozmawiać. No, jakieś minimum szacunku, minimum kultury, minimum dyplomacji byłoby wymagane. Wściekłość niemieckich mediów wywołały te słowa Andrzeja Dudy z Bolesławca. Urzędujący prezydent na wiecu wyborczym obnażył manipulację faktu, który starał się uczynić z niego obrońcę pedofilów. Ja się liczę z tym, że będę brutalnie, kłamliwie, oszczerczo atakowany. Natomiast chcę, żebyście państwo wiedzieli jedno. Tak naprawdę krzywdzona jest rodzina, dlatego że to rodzina prosiła mnie o pomoc i rodzina do mnie o tą pomoc się zwróciła. Czy ten koncern Axel Springer z niemieckim rodowodem, który jest właścicielem gazety Fakt, chce wpłynąć na wybory prezydenckie w Polsce, tak? Media z niemieckim kapitałem zupełnie inaczej przedstawiają za to sylwetkę Rafała Trzaskowskiego. W tygodniku Newsweek, również należącym do koncernu Axel Springer, znajdziemy podsumowanie kampanii kandydata Koalicji Obywatelskiej z nawiązaniem do hymnu Polski. Przewaga medialna, interpretacyjna jest po tamtej stronie. Wizerunki są ważne, ale jest też pewna rzeczywistość. I to odniesienie się do rzeczywistości jest taką tarczą. Na finiszu kampanii liczba brudnych chwytów może przywrócić o zawrót głowy. W tych atakach przodują media o zagranicznym kapitale, którym nawet największe obrzydliwości uchodzą zwykle na sucho. Dla wPolsce.pl Maciej Zemła.